będzie dla Was ten standardowy materiał, czyli mata butylowa 2 mm. Ona oczywiście jest z aluminium, żeby te wibracje lepiej tutaj zredukować, no wiadomo, też jest samoprzylepna, tak? Możemy dać wersję grubszą, skuteczniejszą. Natomiast będzie też troszeczkę cięższa, ale około 30% będzie skuteczna. Natomiast standardem jest stosowanie tej wersji 2 mm. I to dajemy tak naprawdę w aucie, możemy dać na każdy element. Czyli zarówno maska, podłoga, drzwi, bagażnik, wszystkie te gołe blachy, od tego po prostu zaczynamy. Drugą warstwą będzie pianka gumowa, ona jest w 100% wodoodporna, też ma mocny klej na siatce. I teraz ważna kwestia, to z małą zakładką, zawsze butyl, no żeby ta jednolita była powierzchnia, żeby nigdzie się woda nie dostała, żeby nie było problemu z jakąś korozją. Jeżeli jest jakaś korozja, to warto to oczyścić, sobie to dozrobić, żeby to pod spodem, tak. Piankę bez zakładek, no bo wiadomo, zrobi się zbyt gruba powierzchnia i ona ma na tyle mocny klej, że jak ją złapiemy do butylu, to już nie odpuści. Czy lepiej układać je z mniejszych kawałków, czy z większych kawałków? Ogólnie z takich, tak średnich, dlatego że to kwestia jest taka, nie zrobimy całego auta, bo ona się musi układać. No mamy nierówne blachy, nawet tutaj w tym aucie, no nawet jak mamy w miarę płaską, to i tak nie przeciągniemy jednej drugiej. W miarę i większe, ale sobie docinać. Jak damy małą zakładkę na tym materiale, czyli dołożymy jeden na drugi, to i tak to stworzy jednolitą barierę dla hałasu. Czyli lepiej z mniejszych, żeby dopasować ładnie wszystko dobrze, niż jedno duże i później jak się okaże, że na przykład gdzieś tam musimy odrywać, odklejać to i tak dalej. Tak, czyli ten klej jest taki, że raczej jak złapię, to już lepiej zdecydowanie ten. Ten jeszcze poprawimy. Do tego nam jest potrzebna, to będzie oczywiście w zestawie tego typu rolka. Tak. Ona nam, że tak powiem, tutaj będzie dociskała to. Jak mamy na tej macie, może bazujmy na tej srebrnej, widać takie wypustki, prawda? Mhm. Je musimy doprasować, docisnąć do powierzchni. Możemy to tam sobie zobrazować tutaj, tak? Czyli jeżeli mamy to, to musimy ją doprasować, żeby to nam znikało, tak? I wtedy wiemy, że jest dobrze przyklejone. Tak. To ma się co do słońca. Jeżeli oklejamy samochód, oklejamy warstwę zewnętrzną, blacha się rozgrzewa. Czy to nam nie spłynie? Nie, bo to nie jest stary materiał butyliczny, czyli na z jakimiś tam domieszkami asfaltu. To jest mata już butylowa, plastyczna. Ona zachowuje się trochę, można ją porównać jak plastelina, jest cały czas elastyczna. Więc jak ją nałożymy, czy będzie słońce, czy będzie zimno, nic się z nią nie dzieje. Czyli nie kruszy się, nie łamie się, nic się z nią nie będzie działo. Dobra, a jak wygląda teraz takie auto, które jeżeli wygłuszymy, jak wygląda masowo? Czy to też dużo wzrośnie nam ta masa? Czy jeżeli zrobimy całe auto, tak naprawdę kompletnie całe. Średniej klasy, powiedzmy kombi, dla ojca z dziećmi, mniej więcej jaka to jest waga? 30 do 40 kg to jest tak max przy tych standardowych wersjach, gdzie możemy uzyskać bardzo dobry efekt, gdzie praktycznie połowę dzisiaj będzie, jeżeli zrobimy kompletnie, natomiast najważniejsze zawsze są te drzwi, to jest podstawa. Czyli przy podstawowym wygłuszeniu drzwi? Bagażnik, w większości to właśnie tak jak mówimy, przy aucie do ojca, no to będzie cały, wkładamy kombi czy vana, to w każdym tych dwóch wypadkach to będą te drzwi. I ten bagażnik, no bo z bagażnika mamy dużą powierzchnię, dużo szumów się z tych kół przedostaje, teraz no, powiedzmy świeższa auta, to teraz te koła są trochę większe, więc to wszystko generuje nam większy hałas, tak? Także to jest taka podstawa. Podłoga, następny etap, no i tak jak u Was w tym vanie, no to już wtedy dach, no bo mamy dużą powierzchnię, natomiast jeżeli ktoś ma dach szklany, panoramiczny, czy mamy nawet szybę dach, to już są nieduże efekty, można to zostawić jako końcówkę, uzupełnienie, ale nie robić tego w pierwszym etapie. A jak z nadkolami? Bo wiemy, że tak mówiłeś tam, żeby nadkolam na końcu tutaj, spodziewam się, że dlatego, że zostały nam jakieś wycinki, które możemy tak, możemy sobie użyć tych materiałów, jeżeli chodzi o nadkola, to mamy jakby dwa etapy. Pierwszy to jest, który jest najłatwiejszy dla klienta. Zdejmujemy plastikowe nadkola. W większości są plastikowe, natomiast nie auto jest świeższe, tym często te z tyłu mają taki jakby filtr, włókienie. Tak. Na to się nie da nic przykleić, więc tutaj nam trochę to odpada, ale z kolei tu robimy bagażnik. Mamy łatwy dostęp do nadkoli w bagażniku. Więc jeżeli na ten plastik, standardowo, tak samo matę butylową, czyli z tych ścinek i ta pianka gumowa jest wodoodporna, tylko wtedy nawet przed montażem przymierzyć sobie, czy nakleić kawałek szóstki, bo czasami wchodzi tylko 3 mm, to można zmienić na trójkę i zobaczyć, czy to nam się mieści, żeby potem nie było problemu. Co do drzwi, ważna kwestia. Mamy zawsze dwie blachy, czyli tą wewnętrzną, czyli to, co widzimy po zdjęciu tapicerki, tą w środku, tam dalej. Ją wyklejamy butylem, zarówno zaklejamy otwory technologiczne tą matą butylową i na boczek dajemy specjalną piankę tego typu. Ona jest troszeczkę inna niż ta gumowa, bo ma tak zwany efekt pamięci. To jest oczywiście nasz produkt jakby tutaj typowo. Z tej strony nie ma loga, bo na piankach otwartych komórkowych jest ciężko to nanieść. Natomiast on jest fajny, bo pochłania nam hałas i bardzo fajnie się ściska. Czyli na ten boczek plastikowy zdejmiemy i od środka go wyklejamy. Dokładnie tak. I teraz jak zobaczymy, ona po prostu będzie wracać do tego, do sobie. Ona bardzo fajnie będzie wstawała. I teraz tu, gdzie potrzebujemy, żeby spinki weszły i tak dalej,
docisk do ona się nam dociśnie, natomiast tutaj, gdzie będzie rozprężona, będzie ten chaos pochłaniała. W inne elementy się nie nadaje, znaczy może być na przykład na dach, ale podłoga, bagażnik czy nie, bo ona nie jest wodoodporna. A. Także to jest... Gdzie wiemy, że jest szczelnie, tak, bo drzwi już zabezpieczyliśmy tą... Tak, ma tą, tak. Wiadomo, w drzwiach jest woda. Ale ona nam spływa wewnętrznym elementem, więc tutaj nam się ta woda nigdy nie pojawi na tym boczku. No bo jeżeli by się woda pojawiła na boczku, to też jest nie tak, bo sam boczek by już... I teraz jeszcze jedna ważna zasada. Samochód raczej wygłuszamy, czyli dokładamy materiałów, nie wymieniamy. Czyli zakładamy, że na boczku bardzo często producent da jakieś filce, teraz to są różne szpianki, to albo jest to demontowane i naklejamy na boczek bezpośrednio to i to w to wraca, albo po prostu na to możemy to nakleić tak, żeby to nam się ładnie wszystko złożyło. No i powiedzmy też dla widzów, że najważniejsze jest to, że w drzwiach jak zaklejamy zewnętrzną warstwę, żeby nie zakleić dolnych otworów. Oczywiście tak, które odprowadzają wodę, tak, i wilgruć. Tak jest, dokładnie tak. Tu z ważnych jeszcze takich powiedzmy trików, nie zaklejamy kabli, przewodów, to wszystko to jest multiwystarowe. To puszczamy wierzchem. Tak, puszczamy wierzchem. Można to sobie wpuścić w takie peszle w razie czego, żeby to też nie obijało się, nie pracowało. Bo kwestia jest tego typu, że no czasami też się wam się może wydarzyć, więc żeby był to tego po prostu dostęp. A czy macie jakieś patenty na to, bo wiadomo w tych wewnętrznych, zewnętrzne poszycie jest jednolite, ale środkowe te blachy często mają duże otwory. Czy są jakieś sposoby, żeby je zabezpieczyć? Albo, bo wiadomo, bo taka mata troszeczkę się ugnie. Trochę się ugnie, ale dzięki aluminium ona będzie się trzymała, więc jak damy, wytniemy sobie duży kawałek, bez najmniejszego problemu to się trzyma. Jeżeli to jest już mega otwór, gdzieś tam są jakieś auta typu, powiedzmy jak to jest coupe cabrio czy trzydrzwiowe, no to niestety trzeba coś ewentualnie wstawić. Samo sztywne aluminium na otwory technologiczne, z tej strony mamy logo STP, z drugiej strony ma oczywiście warstwę samoprzylepną. Także... Czy to ciąć w razie czego? Ostry nożyk. Ostry nożyk wystarczy. Ewentualnie to można nożycami, ale one się będą oczywiście szybko tępiły, no bo przy twardym aluminium no to one po prostu się zużyją. Ale tak to na, do wszystkich materiałów... I to też jest warstwa kleju, też tak, normalnie to się sam skleja. Tak, to jest bardzo mocny klej, więc on też się bardzo fajnie trzyma. Czyli już jakieś większe otwory możemy sobie... Tak, no i na to usztywniamy i potem standardowo dajemy matę bitylową. Pilnować ważna kwestia, żeby nie zakleić jakichś miejsc montażu, śrub i tak dalej, bo czasami jak w ferworze walki robimy szybko, chcemy to dokończyć, czy gdzieś mi się zapomni, potem jest szukanie, jest bardzo ciężko to potem odnaleźć. Pod fotelami, pod szyny, szczególnie, tutaj akurat jest paska podłoga, ale szczególnie kiedy mamy jakby takie typowe tej blachy więcej podłożyć. Przytłuczenia takiej blachy? Tak, to ewentualnie sam butyl albo najlepiej nic, no bo konstrukcyjnie producent gdzieś to tak zaprojektował. Czyli jak mamy przekręcaną szynę do podłogi, to pamiętajmy, to na tym wolnym pasku możemy to miejsce zostawić puste, żeby była blacha, tak, żeby fotel był dalej przekręcony bez niej. No bo to są kwestie bezpieczeństwa. Są tak wąskie paski, że przy wygłuszeniu ważny jest efekt skali. Robimy duże powierzchnie i ta mała nam tutaj jakoś wielce nie zmieni. Wpłynie. Tak, dokładnie. No i oczywiście, jak przy każdym przykleju powierzchni przygotować na to, żeby odtłuszczyć, oczyścić, umyć. Tak. Tak, no wystarczy zwykły cuka benzyna ekstrakcyjna, czy tutaj zmywacz, to nie jest, nie musi być jakiś dedykowany produkt. Coś, co nam nie ruszy lakieru. Tak jest zdecydowanie, czyli nie za mocne, bo te materiały, takie jak mówiłeś, mają mocny klej, to się wulkanizuje z blachą, więc tutaj tak czy inaczej. I to, co wspomniałem wcześniej, zabezpieczyć jakieś wszystkie miejsca korozji, bo to potem już do tego nie wrócimy. To jest teraz, to jest ten moment, kiedy trzeba to po prostu zrobić. Czyli dobry moment, żeby sobie to zabezpieczyć, tak, auto, tak, żeby nam dalej nie rdzewiało. Tak jest, tak jest. Jakby coś tam się pojawiło. Dobrze, a czy to ma też jakieś takie właściwości, na przykład jak mówiliśmy o tych nadkolach, jeżeli ktoś chciałby sobie w środka wykleić, nie tą pastą, tylko wykleić, to też powoduje, że jak dobrze dociśniemy, to woda nam tam nie wchodzi. Dokładnie tak. Całkowicie... To jest właśnie ta ważna kwestia z łączeniami, żeby nigdy w życiu tam się nie dostała woda, powietrze, żeby właśnie ta korozja nie miała możliwości. Jeżeli mamy nawet świeże auto, albo mamy starsze auto, które ma tą blachę w idealnym stanie, to po prostu możemy to przykleić i tam się już nic nie dostanie, nie będzie problemu z... Czyli zawsze robimy ten centymetr, dwa zakładki, tak, czyli centymetr wystarczy. Żeby... Tak. I to łączenie bardzo dobrze doprasowujemy. Tutaj to może będzie trochę widać, że ten butyl spod tego aluminium delikatnie sobie wychodzi przy doprasowywaniu, tak? Więc jeżeli naklejemy jedno na drugie, doprasujemy to, dociśniemy tą rolką, dowałkujemy to, wtedy to nam już tworzy tą barierę i dla hałasu, dla korozji, dla wody, żeby ta blacha pozostała czysta, sucha pod spodem, tak jakby. Dobrze, powiedz mi, jaka jest jeszcze temperatura montażu? Generalnie jest ważne, no ale jakby możemy w każdym. Zdarzały się montaże w minusowych, wtedy jest trudniej, bo wiadomo, aluminium w niskiej temperaturze robi się sztywne, więc jest dużo wałkowania, ale to i tak się przyklei. Tak fajnie, żeby się robiło plus 10, plus 15 jest minimum. No, ono jest takie minimum. Tak. Patentów jest różnych, tak? Jak klienci sobie robią pod domem, czy gdzieś trzymać materiał w domu, na przykład robić pojeździe, bo to jest ciepłe w środku, tak? Jakieś takie są różne, można sobie auto nagrzać, no. Mamy tutaj dużo klientów, różne pomysły.
Czy opalarka się przydaje? Nie, zdecydowanie nie. Nie używać? Nie. Nie jest potrzebna, bo tomaty bitumiczne, które były kiedyś sztywne, asfaltowe, one wymagały nagrzewania. Dlatego ten materiał jest tyle fajny, że jest dobry jakby dla każdego. Każdy może z niego skorzystać, bo nie potrzeba oprócz tego, żeby rozebrać trochę auta i dostać wałek, jest jakby zazwyczaj w komplecie, to nic więcej nam nie jest potrzebne. Naklejamy, dociskamy, jest z głowy, więc nie musimy używać specjalnych narzędzi, mieć dostępu do prądu i tak dalej. Też chciałbym zapytać o kwestię bezpieczeństwa, bo wiadomo, że jeździmy tymi samochodami, jak to się ma do po pierwsze niepalności, a po drugie, jeżeli chodzi o ulatnianie się jakichś substancji, bo jest to jednak jakiś klej. Nie, to wszystko ma testy PZH, więc jest bezpieczne dla zdrowia, dodatkowo jest trudnowalne, więc tutaj w samochodzie mamy mnóstwo innych rzeczy, które się po prostu spalą, zapalą, to się nie zapali. Mamy to pokazane na wielu filmach, mamy to pokazane, mamy też wszystkie badania udostępniane i na aukcjach, i w sklepie, i indywidualnie możemy wysłać różnego rodzaju karty techniczne z tym związane, więc tutaj ten materiał, który o tym rozmawiamy, jest dopracowany, jest to już jakby od wielu lat wprowadzone, jest stosowane w przemyśle też, więc jakby jest wymagane, żeby to było. Też chodzi po prostu o zwykłe bezpieczeństwo właśnie i zdrowie użytkownika, który w tym aucie nieraz potrafi spędzać bardzo dużo godzin, bo mamy również auta, które podróżują cały czas, które pracują, czy to są ciężarowe, czy to są, że tak powiem, jakieś busy dostawcze, więc czy nawet te kampery, o których wcześniej rozmawialiśmy, no to tam mamy na przykład w aucie osobowym, nie wiem, mamy 80 metrów, w kamperze mamy 30, 40, 50, w którym mieszkamy. Także nie ma najmniejszego problemu. Czyli nie ma obawy, że tutaj wyczynimy sobie auto i w tym momencie wchodzimy i siedzimy jak w swój kustel. Nie. Mową jakąś nie. To przy starych matach bitumicznych. Tak, to przy matach bitumicznych oczywiście. Tam też przy matach bitumicznych też była kwestia właśnie samego składu, tam był inny klej, który wymagał tej opalarki. No i małe kawałki powodowały to, że duże straty materiału, gdzie w tej momencie ta cena też jest już na tyle porównywana, że lepiej dołożyć sobie 10-20 zł na metrze, ale mieć coś wygodnego. Gdzie tam jeszcze jest łączenia są trudniejsze, no bo najpierw musimy to nagrzać, potem musimy to jeszcze przykleić i żeby to jeszcze chwilę było elastyczne, to jeszcze dowałkować. Tak. Także proces montażu jest bardzo trudny i możliwy raczej w profesjonalnych warunkach, ale też już w profesjonalnych warunkach żadne profesjonalne warsztaty tego nie stosują, z którymi współpracujemy, jest ich ponad 20, więc tutaj tych materiałów się po prostu już nie używa. Są dostępne, bo czasami auta zabytkowe tego typu. Stąd się wzięło moje pytanie odnośnie tego słońca, bo pamiętam, że maty te będą się odklejać. One się odklejają, spływają, a przede wszystkim na słońcu niestety wydzielały bardzo przykry zapach. Dokładnie, to chodzi dlatego, tak jak u Was w dachu na przykład, tak jak każdy ciemny macie auto. Tak. No to mata bitumiczna myślę, żeby się odkleiła po jednym lecie, bo to byłby problem tego typu, że ona po prostu się zsunie od tej temperatury. Mamy dużą powierzchnię cały czas nagrzewaną od góry, więc tutaj. Tu będzie nam przykład. Tak, no i przy zimie na przykład w drzwiach był taki problem, że one po prostu pękały. Na otworze technologicznym ona się nie była w stanie utrzymać, bo po prostu usztywniała się przez niską temperaturę i pękała. Także buty już jest elastyczne, tu nie ma tego kłopotu. To jeszcze odnośnie dostępności towaru. Czy trzeba czekać długo na towar, czy macie wszystko? Nie, wszystko oczywiście jest od ręki, wysyłamy to z dnia na dzień przy kontakcie telefonicznym. Jesteśmy w stanie, nawet jeżeli ktoś do nas się skontaktuje, po 16.30 w skrajnych przypadkach przed 17.00 wysłać to tego samego dnia. Dlatego, że mam tak ustawione odbiory, że kurier czeka do 17.30, możemy to po prostu jeszcze nadać, tak? Jak ktoś coś potrzebuje w czwartek, czy na piątek, czy po prostu jest taki moment, że musimy to wysłać szybko, bo komuś zabrakło, jest w trakcie rozbierania auta, czy gdzieś oto ktoś pomaga robić, to nie ma najmniejszego problemu. Dostępność jest bardzo duża, więc magazyn też mamy bardzo dużo zatowarowany w 100%, także tutaj nie ma możliwości, żeby coś zabrakło, czy to jest mały projekt, duży projekt, czy to jest firma, z którą z nami współpracuje. Czyli pewnie z dnia na dzień. Tak, zawsze z dnia na dzień, jakby wszystkie wysyłki, szczególnie GLS-em, jeżeli ktoś będzie zamawiał przez stronę, czy przez GLS-a wychodzą, są drukowane do wysyłki o 16.30 do nas, te ostatnie, więc wychodzą tego samego dnia, kiedy się kupuje. Oczywiście no, jak po 17 kupimy, to już następnego dnia, ale to ta dostawa w te 24 godziny jest bezproblemowa. Jak wyliczyć ilość potrzebną na auto? Powiedzmy, że ktoś chce zrobić podstawowe ruszenie, czyli robi sobie podłogę, bagażnik, drzwi. Czy do Was można zadzwonić, na przykład podając moduł samochodu, czy jesteście w stanie jakoś pomóc ludziom, czy udzielacie informacji? Czy raczej to jest wielka tajemnica? Nie, tajemnica to nie jest, bo to każdy może z miarką wreszcie tego to zmierzyć, ale czasami sobie po prostu czegoś szukamy, można do nas bez problemu zadzwonić. Jakby tutaj tych telefonów też jest kilka, można do kilku osób zadzwonić, jeżeli ktoś nie odbiera, więc tutaj zawsze też ważna kwestia, oddzwaniamy. Można, więc
model auta wystarczy, jakie elementy chcemy wyburzyć, można też podpytać, co w danym aucie jest warte do zrobienia, więc to o tym też wspominałem, że przy autach kombi czy przy vanach to zawsze te nadkola, tył, bagażnik i drzwi jako podstawa, więc wyliczymy bez problemu, czy to jest auto małe, duże, czy to jest camper, czy jest auto ciężarowe, nie ma najmniejszego problemu, jaki to zawsze znajdziemy. Tak? Czyli klienta, który powiedzmy nie ma o tym, że no, dużego pojęcia jesteście w stanie pociągnąć wyciągnąć informacje i wyliczyć. Tak, nie, jesteśmy w stanie od początku, od samego tego, że powie, że po prostu chce auto wygłuszyć, odpowiedzieć mu co, podpowiedzieć mu czym, w jakiej kolejności, jaką ilość materiału. Tak samo też nie musi to być kontakt żaden mailowy, ktoś nie ma czasu. Na telefonie przygotujemy tą wycenę od ręki i w tym samym momencie może złożyć zamówienie i ten produkt wyślemy. Wysyłkę wtedy realizujemy za pobraniem, płaci kurierowi i ma to tam drugiego dnia u siebie. To jeszcze moje pytanie odnośnie tego, czy tylko i wyłącznie samochody, czy można też wygłuszać inne rzeczy? Bardzo dużo różnych innych rzeczy jest, zajmujemy się akustyką, można zobaczyć, tutaj też mamy takie pokazowe panele w różnych kolorach, tych wzorów paneli na stronie też mamy dużo. To jest również przemysł, to są również maszyny rolnicze, samochody użytkowe, to jakby rozstrzał tych produktów również dedykowanych do danej rzeczy, ale i możliwości jest bardzo duży. To są również i jakieś domowe rzeczy, typu wentylacje, typu nawet tutaj mamy kotłownie, które hałasują, mamy kompresory, które pobierają wodę z ziemi, tak? Czyli mamy tutaj tego dużo. Czyli wszędzie, gdzie coś szumi, można używać. Materiału. Czyli podstawowy, zwykły, stacjonarny komputer, jak chce sobie troszeczkę wyciszyć, to też się wyklejam waszym materiałem i to też będzie troszkę ciszej. Tak, oczywiście, jak najbardziej, więc jest to już tutaj. Czy ktoś ma przydomowe studio nagrań, czy ma przydomowe jakieś, teraz bardzo dużo ludzi pracuje w domu, chce w ciszy porozmawiać w danym pokoju, a powiedzmy również mamy dzieci w domu, które się bawią, hałasują, to taki pokój też można odizolować od reszty pomieszczenia, potem go wykończyć jakimiś panelami akustycznymi, żeby nie wyglądał powiedzmy jakoś dziwnie, tak nie powiedzmy też tylko technicznie, a żeby też jakoś tam wyglądał jakby tutaj ten wzór można sobie dobrać, żeby to wyglądało estetycznie, jakiś tam design tworzyło. W tym też możemy pomóc, więc tutaj kwestia telefonu, maila, kontaktu z nami i jak doradzić będzie, tak, to oczywiście. Co zastosować. Tu nie ma problemu. A termiczne? Izolacja termiczna jak najbardziej, tutaj te kampery to jest taka kwestia, więc te pianki gumowe, grubsze nawet, tego typu do 5 cm, to już jest bardzo często stosowana. To o czym rozmawialiśmy, ona też oczywiście występuje z klejem. Więc też w aucie, jeżeli wyklejamy i dajemy buty, które ma aluminium i piankę gumową, która jest cieńsza, ale też wspomagamy tą izolację termiczną, dzięki czemu szybciej się auto nagrzewa zimą i później się wychładza, że używamy klimatyzacji latem. Więc tutaj termicznie też jest ten efekt przyjemniejszy i bardzo dużo klientów nas zwraca na to uwagę, że po wyklejeniu tego auta jest albo chłodniej, albo cieplej, zależnie od tego. Czyli komfort termiczny. Tak, dokładnie, otóż to. Słuchajcie, towar mamy wydany. Jedziemy do domu, projektujemy, tniemy, myjemy, kleimy, po prostu działamy, zobaczymy, co z tego wszystkiego wyjdzie. Mam nadzieję, że ten materiał się przyda dla Was i dla nas. Także działamy, jedziemy do domu.